PNŚ, wygraną z The Voice odda mężowi? Zapadła niezręczna cisza. W sobotę 17 lutego odbył się wielki finał The Voice Senior. W szaranki o główną wygraną stanęli utalentowani emeryci, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden, została nim Regina Rosłaniec-Bawcecic. Seniorka pojawiła się w niedzielnym wydaniu Pytania na śniadanie i wówczas wyjawiła, co zrobi z nagrodą. Czy jej małżonek zyska coś na tej wygranej? Piąta edycja The Voice Senior już za nami. The Voice Senior pojawił się na ekranach i szybko podbił serca widzów, którzy z chęcią zasiadali przed odbiornikami i z zaciekawieniem wsłuchiwali się w melodyjne głosy uczestników biorących w nim udział. A trzeba przyznać, że zamysł, by w szranki o główną wygraną stanęły osoby w kwiecie wieku, okazał się strzałem w dziesiątkę. Format doczekał się już 5 edycji, a w sobotę 17 lutego fani programu mieli okazję poznać finalistów, a następnie zwycięzcę programu. Do tego wydarzenia przygotowywała ich czwórka rodzimych gwiazd: Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik. Finał 5. edycji The Voice Senior pełen emocji. W wielkim finale 5. edycji The Voice Senior wzięło udział 8 śmiałków o niesamowitych głosach. Drużynę Maryli Rodowicz reprezentowali Lucyna Mazur i Roman Wojciechowski, duet wylatujący spod skrzydeł Haliny Frąckowiak składał się z Róży Frąckiewicz oraz Reginy Rosłaniec-Bawcewic, wokalne nauki Alicji Węgorzewskiej reprezentowali Tadeusz Talarek i Małgorzata Kraszkiewicz, a z drużyny Tomasza Szczepanika na scenie stanęli Piotr Salata oraz Wojciech Kwiatkowski. Rywalizacja była zacięta, a seniorzy dawali z siebie naprawdę wiele, jednak program mogła zwyciężyć tylko jedna osoba. Kto zatem zdobył 50 tysięcy złotych oraz pamiątkową statuetkę? Trafiły one do Reginy Rosłaniec-Bawcewic. Zaskakująca wypowiedź zwyciężczyni The Voice Senior. Zdradziła, co zrobi z wygraną. Choć emocje po wielkim finale The Voice Senior nie zdążyły jeszcze opaść, to Regina Rosłaniec-Bawcewic miała okazję pojawić się na ekranach podczas niedzielnego wydania Pytania na śniadanie, gdzie opowiedziała, jak wyglądała jej droga do wygranej. W pewnym momencie gospodarze formatu poruszyli kwestię nagrody, którą zyskała. Zapytali, czy planuje się podzielić kolosalną kwotą wynoszącą 50 tysięcy złotych z mężem, który towarzyszył jej w programie. Laureatka show bez zastanowienia wypaliła, że nie, co sprawiło, że w studio zapadła chwilowa cisza. Następnie Regina Rosłaniec-Bawcewic, by być może rozładować napiętą atmosferę, postanowiła zażartować. Wyznała, że oczywiście może oddać pieniądze swojemu mężowi za paliwo, które zostało zużyte na przejazdy do programu.